czwartek, 26 września, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Jana Pawła II po raz drugi zorganizowano obchody Dnia Ekologii. W tym roku towarzyszył im jednak kiermasz wyrobów rękodzielniczych, twórców z okolicznych miejscowości. Serdecznie witamy wystawców. Pana Marka Romańca. W stoisku u pana Marka można nabyć soki naturalne, syropy, wyroby z siana i witek brzozowych, drewniane samochody, jak i również chleb swojski ze smalcem i ogórkiem debrzańskim. Pana Antoniego Wójcika, który zajmuje się wyrobami z witek brzozowych. Witamy również panią Barbarę Lisowską, która zajmuje się wyrobem biżuterii z koralików. Witamy pana Tadeusza Żyłę, który zajmuje się rzeźbieniem w drewnie. W dniu dzisiejszym wykona wraz z chętnymi płaskorzeźbę naszego patrona. Witamy zaprzyjaźnione warsztaty terapii zajęciowej Promyk, którzy przygotowali na dzisiejszy dzień wyroby rękodzielnicze. Witamy również pana Aleksandra Ołów, który zajmuje się rzeźbieniem w drewnie. Witamy przedstawicieli sanitarnej stacji epidemiologicznej, gdzie będzie można wykonać badania terenu. Badanie lotnicze krwi, badanie aparatu dla analizy stężenia tlenku węgla w futrze. Pani udzielą również instruktorzy prawidłowego odżywiania. Zebraliśmy się po raz drugi w naszej szkole na Dniu Ekologii, w celu uświadomienia wam, iż człowiek jest nierozerwalną częścią przyrody, a więc troska o jej przetrwanie leży w jego najgłębszym interesie. Nie zawsze o tym pamiętano lub starano się nie zauważać konsekwencji naszych działań. Starajmy się tak żyć, aby następnym pokoleniom zostawić naszą planetę w jak najlepszym stanie. Rozwój cywilizacji doprowadził nas do tego punktu, w którym trzeba było zadać sobie pytanie, i co dalej? W dzisiejszych czasach widać na każdym kroku starania ludzi o to, aby jak najwięcej zachować z piękna naszej przyrody. Wszyscy wiemy, ile śmieci potrafi wyprodukować człowiek. Każdego dnia chociażby przynosimy ze sklepu po kilka reklamówek, zwoje papieru, które pakowane jest w towar. Do tego dochodzą opróżnione butelki, puszki, kartony po napojach, różne pudełka, woreczki, przeczytane gazety. Teraz młodzież z naszej szkoły chciałaby zaprezentować, jak można w ekologiczny sposób ciekawie wykonać stroje, które zaprezentują w pokazie mody. Zapraszamy przedstawicieli klas do wyborów Miss i Mistera Ekologii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imieniem Jana Pawła II w Czarnym. Wasze starania oceniać będzie jury w składzie. Emilia Marcinowska, Janica Wojkowska, Dagosia Otworowicz. Jako pierwszy zaprezentuje się klasa pierwsza. Piknikowe klasy Bierze Jelo. Nasza ekologiczna pani ubrana jest sosnową sukienkę z licerską na żółtową kocie do pana. Dopełnieniem stroju jest kosz piknikowy, który trzyma nasza modelka w dłoni. Natomiast nasz ekologiczny model przyodziany jest sosnowe spodenki pasujące do kreacji. Partnerki oraz z ciasto marynarki mają znanego projektanta Kevina Klana. Jak państwo widzą, nasza para będzie świetnie. Teraz zapraszam uczniów klasy
dzisiaj wzięli ślub, zaprezentowali swój los, jak widać, folia i tak dalej, i dalej. No, było, nie? Kiedy zaprezentowano wszystkie stroje ekologiczne,
Jury udało się na obrady, a młodzież wysłuchała występu księdza Dariusza Stachula. Thank you.
przedstawicieli klas o zaprezentowanie makijaży. Kiedy część konkursowa Dnia Ekologii dobiegła końca, młodzież zgromadzona na sali gimnastycznej oraz mieszkańcy miasta, którzy skorzystali z zaproszenia dyrekcji, mogli bliżej przyjrzeć się wyrobom rękodzielniczym prezentowanym na stoiskach. Kiermasz był także niepowtarzalną okazją do nabycia unikatowych wyrobów w atrakcyjnej cenie.